Wolne głosy, czas zacząć nasz program. Marcin Bąk, witam Państwa i witam naszego gościa. Jest nim Piotr Kaleta, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się Państwu. Dzień dobry. Tematów w mijającym już powoli tygodniu politycznych, ekonomicznych jest tak dużo, że trzeba było dokonać pewnej tutaj selekcji spraw, o które chciałem pana posła spytać. Zacznijmy może od sprawy, która kto wie, czy nie będzie w następujących latach po sobie bardzo ważna i dla całej Europy, i dla naszych rodaków. No to jest kwestia tego tak zwanego paktu migracyjnego, który został przegłosowany. Część prawników jest w ogóle zdania, że sam tryb przyjęcia tego paktu nie był zgodny z prawem unijnym, nie był zgodny z traktatami. Przegłosowano Polskę i Węgry. I jakby pan odniósł się i do samego tego wydarzenia, i do reperkusji politycznych w naszym kraju po przegłosowaniu tego paktu? Pamiętać trzeba o jednej rzeczy, że my dbamy o, my mówię o polskim rządzie, o Prawie i Sprawiedliwości w pierwszej kolejności. Dbamy o interesy Polaków, dbamy o interesy naszej ojczyzny. To jest bezpieczeństwo naszych rodaków, jest czymś absolutnie oczywistym, od tego jesteśmy. Za to Polacy nam płacą, żeby im to zabezpieczyć, żeby im to zapewnić. I jeżeli przychodzimy w tej chwili do naszego miejsca pracy, czyli do parlamentu, i słyszymy o czymś takim, że to bezpieczeństwo może być zagrożone, no to my możemy powiedzieć, że z nami takie numery. My obiecaliśmy Polakom, że zrobimy wszystko, żeby właśnie ta sprawa była naszym absolutnym priorytetem. I tak postępujemy. To, co robią inne państwa, jest jakby kwestią wtórną, jest jakby rzeczą, którą na to przyglądamy się jak gdyby w sposób drugorzędny. No bo to jest oczywiste. Najpierw dla nas Polska, później dopiero Europa. Jeżeli inne kraje uważają, że dla nich nie jest to problem, nie jest to problem, co w tej chwili dzieje się chociażby w Niemczech, chociażby w Francji, chociażby w Holandii, gdzie widzimy te niesamowite obrazki już, na, można powiedzieć, takiego islamskiego terroru, no to rzeczywiście to już jest, można powiedzieć, jakaś ich sprawa. Ale my się w tę ich zabawę, bardzo niebezpieczną zabawę, nie wpisujemy. My chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, i to jest rzecz, która wydaje mi się też jest pewnym podtekstem tego pierwszego naszego tematu, żeby również Polacy dali taką naprawdę bardzo porządną legitymację do tego, żeby każdy jeden rząd, występując w ich imieniu, także i w Europie, ale także i w innych dyskusjach, powiedział jasno i stanowczo czemuś takiemu nie. Dlatego chcemy, żeby właśnie Polacy w tak bardzo ważnych dla nich sprawach również się mogli wypowiedzieć, ale również, żeby mogli dać tą właśnie bardzo mocną legitymację, ten bardzo mocny mandat politykom, żeby właśnie w ten sposób się zachowywali, tak jak oni sobie tego życzą. Ja, proszę państwa, miałem wielokrotnie okazję jako wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji być w obozach czy być w miejscach, gdzie w sposób oczywiście nie tak liczny, jak to widzimy w tej chwili na materiale filmowym, przebywali uchodźcy, przebywali imigranci. I proszę państwa, ja byłem przerażony tym widokiem. Ja byłem naprawdę przerażony, co by było, gdyby ci ludzie, bo były to ośrodki na przykład w Białymstoku, gdzie byli tylko i wyłącznie mężczyźni, właśnie pochodzący z krajów arabskich, z krajów islamskich, gdyby ci ludzie nagle momentalnie zostali wypuszczeni i oni by mieli przebywać na terenie naszej ojczyzny w sposób całkowicie legalny. Przerażony byłem jako ojciec, jako mąż, jako dziadek, jako po prostu obywatel, że nasze kobiety byłyby tym po prostu, tymi ludźmi w bezpośredni sposób zagrożone. To jest rzecz, którą musimy jasno i stanowczo powiedzieć. My, Prawo i Sprawiedliwość, na to po prostu pozwolić nie może i nie pozwolimy. Panie pośle, zetknął się pan na pewno z pewną listą kontrargumentów. Przy tym ostatnim pasusie, zwłaszcza pańskiej wypowiedzi, nie mógłbym się zgodzić na to, by nasze kobiety tak były narażone na te ataki. Ze strony lewicowo-liberalnej, zwłaszcza feministycznej, pada wtedy cała seria przykładów, kiedy to popełniane są przestępstwa, czyny zabronione właśnie wobec Polek, ale przez naszych obywateli Polaków, i mówi się, że w takim spojrzeniu jest element rasistowski, że nie patrzymy na nasze własne podwórko, a mamy bardzo krytyczny stosunek do przybyszów z innych
kręgów kulturowych. Na pewno słyszał pan takie kontrargumenty. Prawie natychmiast jest też przywoływany argument ad misericordiam, tak, czyli do naszego poczucia współczucia wobec osób będących w trudnej sytuacji. Jak by się pan odniósł do tego rodzaju kontrargumentów? To właśnie bardzo ciekawa sprawa, ponieważ w tych spotkaniach, o których państwu już wspomniałem, również uczestniczyły kobiety z lewicy. Ich zachowanie wówczas było zgoła inne od wypowiedzi, które w tej chwili są przez nie, także i przez nie reprezentowane. W związku z tym nie przejmowałbym się zbytnio tym, co mówią panie, które one są w jakiś tam sposób niestety odrealnione od pewnej rzeczywistości, czy może pozbawione pewnej wyobraźni. A ta wyobraźnia przecież jest podpowiadana nam chociażby, żeby widzieć to, co się dzieje w tej chwili z kobietami w krajach Europy Zachodniej. I jeżeli te panie właśnie walcząc o równouprawnienie kobiet, jeżeli walcząc o bezpieczeństwo obywatelek, jak to one mówią, Polek i Polaków, tego nie dostrzegają, to znaczy, że one naprawdę wiedza ich na temat funkcjonowania takiego normalnego kraju, normalnego państwa jest niezwykle ograniczona. Natomiast co do współczucia, no panie redaktorze, przypomnijmy sobie to, co zrobił naród polski w momencie, kiedy Ukraińcy przekraczali granicę, uciekając przed wojną. Jeżeli te panie są w stanie, czy ci ludzie są w stanie nam powiedzieć, że my jesteśmy pozbawieni jakiejś empatii, wrażliwości, czy miłosierdzia wręcz, no to tylko się tych lewackich głowach takie stereotypy mogły urodzić. Myślę, że to nie ma co zbytnio tego komentować. No, lewica jest taka, jaka jest, inna nie będzie. Cieszmy się z tego może, że my mamy taką tą naszą lewicę. My wiemy, że tam wiele dobrego po nich się spodziewać nie możemy. Gorzej by było, gdyby tam przypłynęła do nas ta lewica, ta właśnie ta z Europy Zachodniej, no tych to w ogóle już byśmy nie zrozumieli. Z tą naszą to sobie poradzimy. Mhm. No właśnie, mówi pan, że poradzicie sobie z lewicą naszą krajową, ale to nie jest jedyny przeciwnik. Mam tu na myśli partię Nowa Lewica. Najgroźniejszym przeciwnikiem, jeśli patrzeć na sondaże, przewidywania, no jest jednak partia, macierzysta partia Donalda Tuska, która w tej chwili zdaje się wchłaniać te pozostałe mniejsze partie opozycyjne. Ja nawiążę do pierwszego tematu. Jak pan sądzi, kwestia migrancka, kwestia tego paktu migracyjnego będzie odgrywała ważną rolę w sporach przedwyborczych? Ale rzeczywiście ona będzie dominowała, ponieważ my musimy zdawać sobie sprawę z tego, że te kwestie są przecież także bardzo istotne, bo one są rozwojowe. Unia Europejska będzie próbowała narzucić nam właśnie ten swój sposób myślenia, kwestie relokacji. Natomiast panie redaktorze, z jedną rzeczą chciałbym się z panem redaktorem nie zgodzić, ponieważ pan mówi, że naszym największym przeciwnikiem jest Platforma Obywatelska, a nie Lewica. To panie redaktorze, a proszę pokazać, jaka jest różnica między Lewicą a Platformą Obywatelską. Widzi pan jakąś? Bo ja nie. Także mówiąc o Lewicy, ja mówię o tym całym obozie, który w tej chwili stoi po naszej i po drugiej stronie barykady, że tak powiem, czyli po opozycji. Ja klasyfikuję ich w jeden sposób, to znaczy się wrzucam ich do jednego lewicowego worka, ponieważ przecież zwróćmy uwagę, posłuchajmy, co mówi lider opozycji, czyli Donald Tusk. No, to są już hasła skrajnie lewicowe. W związku z tym mówienie o tym, że Platforma Obywatelska jest jakąś partią prawicową, katolicką, jak on też kiedyś tam mówił, przypomnijmy sobie, co Tusk wygaduje, no to jest oczywiście rzeczą śmieszną. Nie ma w Polsce Koalicji Obywatelskiej jako partii, która ma jakąś inną tożsamość niż lewicą. To jest to oni są po prostu w tej chwili przejęli cały program lewicowy i będą konsekwentnie przejmować właśnie elektorat lewicy właśnie dlatego, że to oni są tutaj, można powiedzieć, taką prawdziwą lewicą. No nawet część polityków już, pani poseł Karolina Pawliczak, zresztą częsty gość naszej stacji, w tamtym kierunku się udała. Jak pan sądzi, będzie więcej takich transferów teraz przed wyborami? Myślę, że tak, ale tutaj chodzi o jedną rzecz, że jeśli chodzi o panią Karolinę Pawliczak, to jej program wyborczy nie jest programem lewicowym, to znaczy się program, możemy powiedzieć, że jest lewicowym. Pomysł wyborczy, czy program wyborczy Karoliny Pawliczak nazywa się Karolina Pawliczak. I myślę, że Karolina Pawliczak, gdyby dostała propozycje z innych partii politycznych, które byłyby miejscami, czy byłaby przekonana o tym, że to są miejsca te biorące, wzięłaby to pewnie bardzo mocno pod uwagę, żeby z tego skorzystać. Natomiast nie przejmowałbym się za bardzo wiele tym, w którym kierunku podążali posłowie lewicy, czy będą podążali, czy też nie. Ponieważ proszę zwrócić uwagę,
suma tych głosów lewicowych, która jest po prawej, to znaczy się po stronie Koalicji Obywatelskiej, ona jest ciągle taka sama, czyli tutaj się nic nie zmienia. Jeżeli ktoś przychodzi, czy poseł przychodzi do Koalicji Obywatelskiej, no to wiadomo, Koalicji Obywatelskiej jakieś te procenty idą w górę, ale kosztem właśnie ugrupowania lewicowego. I wydaje mi się po tym, co słyszę od kolegów czasami w takich tych rozmowach kuluarowych z lewicy, że oni zdają sobie z tego sprawę, że właśnie, że Donald Tusk już swoimi zębami, swoimi, można powiedzieć, tymi politycznymi kłami, on już ich pożera, on już ich zjada i oni w tej chwili nie mają chyba już jakiegoś innego wyjścia, bo za chwilę trzeba będzie zadać sobie takie pytanie. Albo idziemy do Donalda Tuska już na kolanach i na warunkach, które on nam tutaj przedstawi, albo rzeczywiście widmo poniżej 5%, 5-procentowego progu wyborczego, że lewica tam spadnie, jest bardzo, bardzo realne. Jak pan sądzi, panie pośle, może być taki scenariusz realny, że oni jednak pójdą, mówiąc oni, mam na myśli i lewicę, i PSL, Hołownię, pójdą oddzielnie i mogą mieć problemy z przejściem tego progu? Ja uważam, że z Hołownią i z partią Hołowni i z partią Kosiniaka-Kamysza stanie się podobnie, co stało się z Porozumieniem i z Agrounią. Oczywiście to jest tam inna skala, bo to są jednak zdecydowanie mniejsi gracze, ale rzeczywiście w pewnym momencie znajdzie się pretekst, PSL przede wszystkim musi znaleźć pretekst, żeby ich porzucić, bo to jest naprawdę ugrupowania, które kompletnie do siebie nie pasują. Tak jak Porozumienie nie pasowało do Agrounii, to jest taki, trochę pasują do siebie jak pięść do nosa, tak PSL nie ma żadnych jakichś powodów, żeby być z Polską 2050. Dla mnie to jest taki kompletna, to już kolejna, ale kompletna kompromitacja PSL-u, że ludzie, którzy odwołują się czasami do jakichś wartości chrześcijańskich, do wartości tych, które są przede wszystkim wyrastały, czy były kultywowane także na wsi, i oni swoim wyborcom przyprowadzają właśnie takich ludzi, jak zobaczmy, jak Joanna Mucha, jak Szymon Hołownia, jak Mirosław Suchoń, no to przecież jeżeli ktoś choć trochę przygląda się wypowiedziom tych polityków z Polski 2050, no to w życiu nie zagłosuje na nich jako wyborca Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dobrze, przyjrzyjmy się kolejnej sprawie. W sobotę tak ma być konwencja w Bogatyni, mieście na Dolnym Śląsku, a Dolny Śląsk to jest wielkie zagłębie, jeśli chodzi o różne dobra mineralne leżące płyciej lub głębiej pod ziemią, między innymi węgiel brunatny. I o ten węgiel brunatny mamy pewien spór z Czechami. On byłby sporem lokalnym, no ale nasi sąsiedzi z Niemiec też się w ten spór włączyli i Unia Europejska też się w ten spór włączyła. I jakby pan poseł tą sytuację skomentował? Jest jakieś światełko w tunelu dla nas, przede wszystkim dla kopalni i elektrociepłowni Turów? Jedna jest kwestia, która jest oczywista i to chyba wielokrotnie żeśmy już dali temu świadectwo, daliśmy temu wyraz i daliśmy także takie opinie w działaniu. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie utrzyma się przez kolejną kadencję władzy, żadna łapa niemiecka, czy unijna, czy czeska tam krzywdy nie zrobi. Pamiętajmy również o jednej rzeczy, że pan redaktor wspomniał tutaj, że jest konflikt z Unią Europejską czy z Komisją Europejską. Nie. Generalnie jest konflikt z Niemcami. To oni napędzają całą tą karuzelę jakiegoś niebezpieczeństwa ekologicznego, jakiegoś zupełnie wymyślonych, wybujałych wręcz bzdur, które tam określają tylko i wyłącznie po to, żeby szczuć, żeby to wzrastała taka atmosfera niepokoju. My na to najzwyczajniej w świecie nie pozwolimy i po to między innymi jest także nasze spotkanie w Bogatyni, zmiana miejsca spotkania nie w Łodzi, tylko w Bogatyni, żebyśmy jasno i wyraźnie powiedzieli, że wszyscy najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości przyjadą tam po to, żeby w jasny i klarowny sposób dać powiedzieć jedną rzecz. Łapy precz od Bogatyni, łapy precz od Turowa. My na to najzwyczajniej w świecie nie damy zgody, żeby ktoś z innego kraju, z innym pomysłem jakimś na funkcjonowanie świata, także tego świata energetycznego, nam się tam szarogądził. Wynocha. Ta konwencja będzie się odbywała już w trochę innej konfiguracji, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Mam tutaj na myśli zmiany, które zaszły w rządzie. Ponowne wejście do rządu prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego jako jedynego
wicepremiera. Nastąpiła też zmiana na stanowisku szefa sztabu. Co to oznacza dla samej partii Prawo i Sprawiedliwość, dla Zjednoczonej Prawicy i dla rządu? Oznacza to dynamikę. Niewątpliwie oznacza to dynamikę, jeśli chodzi o pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. No to jest człowiek, który po prostu w każdym momencie, kiedy jest sytuacja taka już naprawdę niejako na takim końcowym odcinku zdarzeń, bierze na siebie bardzo dużą odpowiedzialność, jeśli chodzi o kwestie kampanii, ale tak, to jest jak gdyby sprawa drugorzędna, ale kwestie bezpieczeństwa naszej ojczyzny i jej funkcjonowania. Jarosław Kaczyński jest politykiem, który zawsze jest oczekiwany, jeśli chodzi o te kwestie dotyczące jego wypowiedzi, jego działania i jego przede wszystkim nadawanie kierunku, jeżeli rzeczywiście jesteśmy w sytuacjach, które mogą naszej ojczyźnie zagrażać, a niewątpliwie kryzys migracyjny jest takim momentem, w którym trzeba będzie podejmować bardzo stanowcze, jednoznaczne kroki, także jeśli chodzi o naszych partnerów Unii Europejskiej, a może przede wszystkim. Natomiast jeśli chodzi o samą kwestię kampanii wyborczej, to proszę pamiętać o jednej rzeczy, że ta kampania wyborcza tak na dobrą sprawę ona jeszcze nie ruszyła. To są dopiero takie pierwsze przymiarki, to są takie pierwsze śliwki, robaczywki, że tak powiem. To jest porządkowanie sztabów, sprawdzanie pewnych możliwości mobilnych, to jest także pewnych pomysłów. A w momencie, kiedy pan prezydent ogłosi już datę wyborów, kiedy ta kampania będzie mogła ruszyć pełną parą, my chcemy być na tyle przygotowani i przede wszystkim też ubogaceni doświadczeniem tego wszystkiego, co nam powiedzą Polacy, żebyśmy mogli zaprezentować tak spójny i dobry program polityczny, program gospodarczy, program społeczny, który pozwolił nam wygrać dwa razy poprzednie wybory i mam nadzieję, że pozwoli nam także wygrać następne, ponieważ jest to program nie Prawa i Sprawiedliwości, a program dla Polski, program napisany przez Polaków. Ale już w tej chwili pan poseł może coś na temat aktywów wyborczych partii szerzej Zjednoczonej Prawicy powiedzieć. Jaki wymieniłby pan poseł najsilniejszy punkt programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, czy też nawet inaczej, najważniejszy argument, którym można przekonać Polaków do oddania głosu po raz trzeci na Prawo i Sprawiedliwość, zaufania po raz trzeci na trzecią kadencję, ale zarazem, co by wskazał pan poseł jako potencjalnie największe zagrożenie, największą słabość? Paradoksalnie te dwie sprawy łączą się w jednym, że to jest i rzecz, którą musimy zrobić jak najszybciej i rzecz, która wymaga naprawdę bardzo dużego działania i jednocześnie determinacji. To jest oczywiście bezpieczeństwo zewnętrzne naszej ojczyzny, które jest także powiązane z tym bezpieczeństwem wewnętrznym, bo tych dwóch spraw nie da się ze sobą w tej sytuacji, co nam Putin zgotował, oddzielić. Wydaje mi się, że bardzo dobrze idą nam programy socjalne, bardzo dobrze idą nam programy społeczne. Myślę, że Polacy już wiedzą, że to, co jest obiecane, to, co zaproponujemy, to będzie również będzie realizowane. Ale rzeczy, które w tej chwili niesie ze sobą wojna, którym niesie to wszystko, co się dzieje za granicą i także te potencjalne zagrożenia, które już możemy też dostrzec, czy jakieś kolejne próby pewnych prowokacji, które dzieją się po stronie białoruskiej, muszą nas determinować do tego, żebyśmy właśnie szli w kierunku absolutnego zabezpieczenia bezpieczeństwa naszych granic, naszej ojczyzny. To są rzeczy dla nas w tej chwili priorytetowe, ponieważ inne rzeczy schodzą na bok, jeżeli jesteśmy zagrożeni przez naszych nieprzyjaciół. I tutaj musi być stanowcza i jasna nasza determinacja. To jest zrobione. Spójrzmy chociażby na zakupy, które cały czas są realizowane w polskiej armii. Wszystkie kwestie dotyczące modernizacji polskiej armii, ale także zwiększania, to wszystko, co robi pan minister, pan premier Mariusz Błaszczak, a to przecież jest też inicjatywa właśnie pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, który tą ustawę o obronie ojczyzny bardzo mocno tutaj akcentował, że to musi być wszystko przyjęte i to jak najszybciej. I w związku z tym wydaje mi się, że tutaj wokół tego będzie się musiało to wszystko kręcić. My musimy naprawdę w bardzo konkretny, jasny i stanowczy sposób zabezpieczyć bezpieczeństwo Polaków. I jeszcze jedna kwestia, o którą chciałbym pana posła spytać, ona też się wiąże z bezpieczeństwem. To są refleksje, komentarze po emisji drugiego odcinka filmu Reset pana profesora Sławomira Cęckiewicza i redaktora Michała Rachonia. Tam bardzo wiele wątków właśnie z bezpieczeństwem związanych było poruszonych, ale przyjrzyjmy się jednemu.
Pada tam propozycja nie po raz pierwszy, czy poruszana jest kwestia propozycji z rozbioru Ukrainy, tak można to wprost powiedzieć, propozycja płynąca ze strony Kremla, takie jakby sondowanie Polski, polskiej klasy politycznej. I teraz po tej propozycji, po emisji tego filmu, mamy trochę sprzeczne sygnały płynące od z jednej strony ministra, byłego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego i trochę inaczej to próbuje komentować, czy też milczeć, Donald Tusk. Jakby pan tą rozbieżność opisał, skomentował? Z czego ona wynika? Ona wynika z tego, że Radosław Sikorski po prostu jest człowiekiem, który kocha siebie. To jest facet, który naprawdę uwielbia jakieś te zaszczyty, tytuły, żeby pokazywać, że jest mądrzejszy. To znaczy się pokazywać ze swojej strony, przynajmniej próbować wprowadzać nas w taką narrację, że jest mądrzejszy od innych, czy od Donalda Tuska. No, Radosław Sikorski, jak jest, każdy widzi. Natomiast ja chciałbym zwrócić na jedną rzecz jeszcze państwu uwagę. Nie wiem, czy państwo sobie to przypominacie, że przecież nie tak dawno, jak się okazuje, Radosławowi Sikorskiemu te wszystkie rzeczy nie wywietrzały z głowy. On kiedyś był pytany w jednej z rozgłośni radiowych chyba, czy rząd polski rozważał możliwość rozbioru Ukrainy. I on wtedy powiedział, że był jakiś moment zawahania. Czyli ta sytuacja gdzieś tam mocno w nim jest zakorzeniona, że on w dalszym ciągu jako polityk cały czas o tym by myślał. A zwróćmy uwagę, proszę państwa, o co chodzi w rozbiorze Ukrainy, bo my myślimy, że to jest coś takiego, że Tusk by się dogadał z Putinem i ty bierzesz to, my bierzemy tamto i tak dalej. Nie, to by musiała być wtedy interwencja zbrojna polskiego wojska na Ukrainie. No jeżeli to są rzeczy, które gdzieś tam tym ludziom chodziło po głowie, to mnie to absolutnie przeraża. Przecież to trzeba było w momencie, jeżeli rzeczywiście padły te słowa, że Putin coś takiego zaproponował, to każdy rozsądny polityk, każdy dobry gospodarz naszej ojczyzny po prostu wstaje i wychodzi. To nie jest to, że Tusk usłyszał i on nie podjął dyskusji. Wstaje i wychodzi. To jest po prostu trzaśnięcie drzwiami. Tylko żeby coś takiego zrobić, trzeba byłoby mieć, jak to się mówi kolokwialnie, takie polityczne jaja. I tutaj postawmy kropkę. Jak pan sądzi, jakie mogły być reperkusje? Pobawmy się trochę w takie przewidywanie przyszłości. Gdyby ktokolwiek ze strony ówczesnego rządu polskiego w ogóle podjął dyskusję na ten temat? Panie redaktorze, na co liczyli Rosjanie? No, Rosjanie liczyli na to, że przecież kraj, który znajdował się w NATO, prawda, to zobaczmy sobie na absurdalność tej sytuacji. Kraj, który znajduje się w NATO, nagle dochodzi do jakiegoś współgrania czy współpracy między terrorystami, między Sowietami i my w tę zabawę się tutaj wpisujemy. Jeszcze raz powtarzam, że gdyby to był człowiek, który naprawdę konkretnie i logicznie myśli po europejsku, on by już więcej w tej dyskusji nie brał udziału. To już by nie było żadnego dyskutowania z tymi ludźmi, żadnego zapraszania Ławrowa, innych polityków i tak dalej, tylko koniec, odcinamy się od tego. A pierwszą rzeczą, którą trzeba było wtedy zrobić, jeżeli takie słowa padły, telefon do Ukraińców, telefon do prezydenta Lecha Kaczyńskiego, telefon do Unii Europejskiej i wtedy podnosić alarm, bić larum, że Sowieci mają taki pomysł, bo my żeśmy to wtedy od niego bezpośrednio usłyszeli. Panie pośle, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej audycji. Dziękuję za rozmowę. Kłaniam się nisko. Wszystkiego dobrego, miłego dnia państwu życzę. A u nas już za chwilę rozmowa, jedna z rozmów podczas kongresu 590. Będzie to rozmowa Adriana Stankowskiego z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Robertem Telusem.